Witam Państwa, próba ekodrivingowa niezbyt ekodrivingowym samochodem. Dodge Charger RT64 Scat Pack. Jest to straszny dzik. Dwutonowy, bardzo wygodny zresztą sedan, tylny napęd, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, a pod maską V8. 6.4 Hemi. Wolno sąca generuje ona prawie 500 koni mechanicznych, dokładnie 492 oraz 644 Nm. Bombowiec. Taki Charger z 6.4 Hemi pod maską pojawił się kiedyś u mnie na kanale, ale inny egzemplarz, była to próba autostradowa. No tutaj kurczę, samochód mojego kolegi, który chce sprzedać, link do ogłoszenia macie w opisie filmu. Myśleliśmy, czy nie skoczyć może na próbę autostradową, ale kurczę, no nie będziemy dublować, a w sumie test zużycia paliwa takiego samochodu jest totalnie z dupy. Mi się wydaje, że totalnie bez sensu, ale takie rzeczy są właśnie najbardziej interesujące. Ta maszyna wyciąga prawie 300 km na godzinę, ma 4,6 sekundy do setki wpisane. Ale jeśli chodzi o zużycie paliwa, średnio powinna palić 13,1 litra 6.4 V8. Na trasie 9,4, a w mieście 15,7. Przed chwilą byłem poza miastem i zbadałem dla Was zużycie paliwa. Przy 90 i 120 km na godzinę obczajcie. Pomiar standardowo wykonamy sobie na trasie od Szczecina do Goleniowa. 14 stopni na plusie, klimatyzacja wyłączona i tempomat jest ustawiony na 90 km na godzinę. Możemy wykasować zużycie paliwa. Ok, skasowany jest. Skasowany. I ciśniemy. Przy 90 km na godzinę już możemy jechać na 8 biegu. No i wiadomo, silnik pracuje w trybie czterocylindrowym. Ok, zbliżamy się do jakiejś ciężarówki, ja już nie zdążę jej wyprzedzić, także kończymy pomiar. I po kilkunastu kilometrach średnie zużycie paliwa wyszło 7,1 litra. Ile przejechaliśmy, możecie sobie zobaczyć, bo tutaj policzyć po przebiegu. Zawracamy na Szczecin. I z powrotem autostrada, tylko 120 km na godzinę. Kasujemy zużytko. No i zobaczymy, przez jaki dystans uda mi się tą prędkość utrzymać. W ogóle jestem zdziwiony, jak bardzo zmienia się tutaj dźwięk silnika, jak jedziemy właśnie w trybie 4 lub 8-cylindrowym. Jeśli mamy tutaj dziabnięty wydeszek, no to po prostu ta zmiana jest taka bardziej wyraźna. Hashtag wyrazistość. Dobra, przed nami wyprzedzanie ciężarówek, także będziemy musieli kończyć pomiar. Akurat auto załączyło się w tryb czterocylindrowy, średnie zużycie paliwa wyszło 11,7 litra. Ale ogólnie tą trasę pokonaliśmy raczej na 8 cylindrach. Tryb czterocylindrowy załączał się nam już zdecydowanie rzadziej. No kurczę pieczone, no przy 120 trochę jest, to spalanko wysokie, ale przy takich 90, 7 litrów? Powiem tak, na trasie, gdybyśmy tak jechali nie 120, a 110 km na godzinę, to przy 110 częściej nam się załącza tryb czterocylindrowy i to jest w ogóle jedyny feature ekodrivingowy w tym samochodzie. System MDS bodajże to się nazywa, 5.7 Hemi też go ma. I okej, myślę, że możemy startować na most brdowski, w ogóle, ale tutaj się rozsiadłem jak jakiś prosiak w chlewie. Zobaczmy, jakie najniższe zużycie paliwa wyjdzie nam tutaj w cyklu miejskim. Ok, to pozycja za kierownicą zajęta. W ogóle wiele osób może się dziwić, że właściciel Tesli może kolegować się z właścicielem Chargera, ale to z reguły wątpliwości mają osoby, które twierdzą w komentarzach, zawsze piszą, że to prawdziwa motoryzacja, że moje wąsy będą zawsze moimi wąsami, nie zamienię moich wąsów na nic innego. Myślę, że możemy palić ten samochód, ale wyjątkowo. Jest to test ekodrivingowy. Zróbmy sobie soundcheck. Kamera w ogóle też nie odda tutaj tego dźwięku w 100%, przede wszystkim basu tak nie odda. Ten samochód chodzi jak
czołg. D. Nie mamy tutaj za bardzo takiego jakiegoś eko trybu jazdy. System start-stop. Nie ma tutaj systemu start-stop. No nie, tylko ten system odłączania cylindrów. No i myślę, że co? Możemy startować. Kasujemy sobie zużycie paliwa. Ok. I ciśniemy. Jak najspokojniej, jak najdelikatniej się tylko da. A w tym samochodzie, oj, trzeba tutaj z pedałem gazu uważać, ponieważ pedał jest tutaj strasznie i wyjątkowo czuły. Ale tutaj trzeba przyznać, ten wydech ryczy, nawet przy takiej spokojnej jeździe sobie tutaj poburkuje. No wcześniej wspomniałem o Chargerze i Tesli. W zasadzie, kurczę, oba Amerykańce, oba czerwone, jeśli chodzi o te egzemplarze, moją Teslę i mojego kolegi Chargera. No tylko dźwięk tutaj jest trochę inny. Przede wszystkim jest, u mnie nie ma. No i ekonomia to jest w ogóle też zupełnie... jest duża rozbieżność. Jak się w ogóle takim Chargerem jedzie? Ogólnie jest to bardzo wygodny samochód, bardzo duży samochód, fotele są mega komfortowe, nawet w ogóle to jest takie ciekawe, bo jest to skóra i Alcantara. Alcantara jest po środku, ale one są wentylowane. Rzadko kiedy coś takiego się spotyka, zawsze jest skóra po prostu perforowana i wtedy jest wentylacja, ale Alcantara perforowana? Fajna sprawa, mi się bardzo podoba. No ogólnie jest to taki grubasek, który szybko biega. Maszyna, która wyciąga prawie 300 km na godzinę. Ale takie testy też są bardzo ważne. No dobra, no nie jest to raczej zbyt ważne, ale myślę, że takie ciekawe. Ciśniemy, jak na razie 19,1. Czasami nawet nam się tutaj załącza tryb czterocylindrowy, jak tak łagodnie sobie bardzo jadę. W ogóle mega sympatyczny jest ten komputer pokładowy i wcale nie chodzi mi o jego grafikę, która jest zresztą całkiem fajna, ale o ten ekonomizerek, który tak się tam rusza dookoła. Jest to ciekawe, ponieważ nawet jak mamy chwilowe zużycie paliwa 25-30 litrów, to jeszcze tak na zielono troszeczkę się pali, że to tak w porządku jest. No jak jest już 99-70, to już tak na czerwono, to już jest faktycznie słabe zużycie paliwa, ale takie 25 to jeszcze do przełknięcia. No i fajnie też widzicie non-stop, kiedy mi się załącza tryb czterocylindrowy, wcześniej się załączał. No jak na razie mamy 15,6 litra średnie zużycie paliwa. Klimatyzacja oczywiście jest wyłączona. W ogóle może będziemy jechać sobie z uchylonymi troszeczkę szybami, bo tutaj naprawdę jest czego posłuchać, nawet gdy tak spokojnie sobie ruszamy. Ja pierdziele, ale to jest gnój! Straszny, 30 km na godzinę. Słychać nas, kurczę, wszędzie. Jeszcze nas nie widać, a już słychać. No minęliśmy plac Kościuszki i oho ho, tutaj już widzę chyba zakorkowane. Oczywiście standardowo centrum Szczecina rozpitolone. Średnie zużycie paliwa 18,2 litra. No tutaj system start-stop, ja wiem, że wiele osób po prostu nienawidzi tego systemu, ale tutaj by on naprawdę bardzo ograniczył zużycie paliwa, ale no jest jak jest. No wiecie, ten test to taki just for fun jest skręcony. Nie spodziewałem się, że ten samochód gdzieś się uplasuje pomiędzy hybrydowym Hyundaiem Tucsonem,
albo jakąś Toyotą Corollą. Raczej ciężko. Ale dobrze by było, jakby na przykład, no nie wiem, wyszło tutaj zużycie paliwa na poziomie mojego CL63 AMG, którego miałem, no i żeby było niższe niż G55 AMG, które kiedyś też się pojawiło na moście brdowskim. W ogóle jak to widzicie sobie właściciela Chargera, który sobie rusza gdzieś spod świateł i ciągle gdzieś zrywa trochę przyczepność, tylko on wcale nie chce się popisać. Ten samochód po prostu jest tak wrażliwy na każdy ruch nogi, że to jest masakra po prostu. Trzeba się tutaj normalnie skupić, żeby łagodnie, tak delikatnie tym samochodem ruszyć. No widzicie, centrum Szczecina, wszystko tutaj jest rozwalone. 22,4 średnie zużytko. Szczecin jest takim miastem, że gdy na przykład pojedziemy czystym samochodem do centrum miasta, to wrócimy ubłoconym. Tak, kurczę, tutaj dziwnie jakoś jest. No dobra, ja tutaj gniję w tym korku. Później sobie jeszcze pogadamy. Tutaj nudy. No powiem wam, tryb czterocylindrowy załącza się tutaj naprawdę bardzo wcześnie. Jest w stanie się załączyć nawet, ojejku, przy 30 paru kilometrach na godzinę. No, bardzo wyraźna jest tutaj różnica w dźwięku, nawet nie trzeba patrzeć na licznik, na komputer pokładowy, żeby wyczuć, kiedy się załączył tryb czterocylindrowy. Ale pamiętam, też było to bardzo odczuwalne w Chargerze GT, w RT57 Hemi. No, te Hemi V8 całkiem nieźle sobie na trasie radzą, jeśli chodzi o zużycie paliwa. No tutaj już się ruch troszeczkę poluzował, także zużycie spadło. O, no od razu jest niższe troszkę, 26 litra. Spokojnie, spokojnie, jeszcze jest nadzieja. No i będziemy podjeżdżać pod górę. Ja pierdzie. Spokojna jazda miejska. Jedzie Charger. Jest to mega ciekawe. Średnie zużycie paliwa 21,5 litra. Na szczycie górki przeważnie mam najwyższy wynik z mojego przejazdu, ale najwyższy już chyba mieliśmy, prawie 23 litry. Teraz już będzie tylko lepiej, mam nadzieję. O no, byśmy zeszli poniżej 20 litrów, żeby powiedzieć można było, że ten system odłączania cylindrów jednak się tutaj trochę nam przydał. No ciągle tutaj, jak ja jadę sobie spokojnie ten samochód, ciągle na zielono tutaj praktycznie ekonomizer pokazuje, że w porządku jest. Jesteś w porządku, jesteś eko. To ci mało spalę nawet. No teraz jak stoimy, no to 99 na 100, no ale to wiadomo. No 21,5 litra. Do cholery. Ale nie do testów ekodrivingowych ten samochód jest stworzony. No aż czuć, jak on po prostu, nie wiem, jak po prostu by zaraz miał wybuchnąć z tej spokojnej jazdy, że no nie wiem, wciska, nawet się delikatnie chce ruszyć, a on zwierzę. To jest takie zwierzę. Przejeżdżamy przez most brdowski, za chwilę koniec pomiaru. No walka o honor systemu MDS, który odłącza cylindry, trwa tutaj do końca. Jest bardzo, no taka, kurczę, no ostra, ostra. No teraz mi się wyłączył akurat tryb czterocylindrowy, ale
zużycie paliwa będzie, myślę, no za niskie chyba nie wyjdzie, no jednak taki duży silnik musi swoje spalić. No dobra, P, gasimy i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego. No dziś był dzień pracujący, jechaliśmy mniej więcej od 12 do 13 godziny. Średnie zużycie paliwa wyszło 24 litra. Średnia prędkość, no musiałbym tutaj wykasować spalanie w innym trybie, ale policzę ją dla Was po prostu z czasu nagrania. No, do Eco Challenge taki charger myślę, że fajnie powinien się nadać, jednak czy jest on ekonomiczny, czy coś ten system MDS nam tutaj dał? No, tak jak powiedziałem, większy silnik to i troszkę większe spalanie. No i nic, mam nadzieję, że ten odcinek, jak i ta próba ekodrivingowa Wam się niesamowicie podobały. Także co, do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie.